Jeroboam był tym, który wziął aż 10 części z królestwa Salomona, ale jednocześnie jest postrzegany jako symbol bałwochwalstwa. Dlaczego? Bo z ludzkiego pomysłu stworzył religię, która nie pozwalała Izraelitom wędrować do świątyni, tam gdzie mieszkał Bóg prawdziwy. Ustanowił swoich kapłanów, ustanowił swoje reguły religijne. Ustanowił swoją religię, tak można by powiedzieć. Po ludzku bardzo dobrze kombinował, ale niestety nie zgadzało się z to z prawdą Boga samego. Nie zgadzało się to z Jego wolą. My też możemy popadać w takie niebezpieczeństwo. Bardzo często spotykam takich ludzi, którym na przykład nie podoba się to, co widzą w kościele. I wymyślają sobie własne pomysły na to, jak Boga można czcić. Nie, nie szanują Bożych kapłanów, nie szanują tych zwyczajów, które sam Pan Bóg wprowadził i których On jest źródłem, a wymyślają po swojemu. Można by powiedzieć, nawet mądrze kombinują, nawet to wszystko lepiej wygląda, dużo lepiej może czasami, nawet niż w kościele. Tyle, że nie od Boga pochodzi, tylko jest ludzkim wymysłem. Niestety to ma krótkie nogi i zawsze źle się kończy. Tu trzeba być bardzo uważnym, co w mojej religijności, co w mojej pobożności jest od Boga, a co jest moim własnym pomysłem. Może nawet wydaje mi się lepszym, bardziej zgrabnym, piękniejszym, ale jednak tylko moim. Może wiele mógłbym zarzucić. Temu, co widzę w kościele. Ale tak naprawdę jest to zachęta do tego, by szukać właściwych zamysłów i właściwych źródeł tego, co jest w mojej religijności i wierze. Mogę poprawiać, mogę wymyślać, ale nie mogę dać odłączyć się od prawdziwego źródła. Kocham Jezusa. Kocham Jezusa dlatego, że On wszystko widzi. On widzi to takie wewnętrzne udręczenie, umęczenie. On widzi, kiedy słabnę, kiedy upadam. Zna mnie lepiej niż ja znam siebie samego. Kocham Jezusa, który objawia tą boską Heset albo rahamim, to znaczy miłość. Tę boską za darmo, tą macierzyńską, tą troskę o mnie. I, I ta dzisiejsza Ewangelia znowu pokazuje Boga, który staje się chlebem, staje się rozdawaniem. Widzi ludzi wygłodniałych na pustkowiu. Uczniowie znowu niepewni, znowu kalkulujący, znowu niedowierzający, chociaż już byli świadkami cuda cudu rozmnożenia chleba. Zastanawiają się, jak to będzie, mamy tylko siedem chlebów. Siedem to w języku Biblii tyle, ile trzeba, to pełnia. To znaczy, że wystarczy. Wszędzie, gdzie jest Jezus, w każdej sprawie, do której Go zaproszę, siedem to znaczy wystarczy. Jezus to znaczy wystarczy. Będziesz nakarmiony, będziesz ocalony, będziesz uratowany z takich czy innych tarapatów. Pan Jezus. Dzisiaj chyba w jakiś szczególny sposób pokazuje siebie jako tego, który cierpliwie odnowa się, rozdaje. Tak jakby chciał powiedzieć, jestem eucharystią. Jestem tym chlebem, po który możesz sięgnąć każdego dnia. Jestem na wyciągnięcie ręki, zawsze blisko. Czy chce się karmić tym chlebem.